O, Gucio jaki szybki. Gucio gania. Nie Gucio, to Tola. Gucio tam jest. Złapała, złapała. O, Gucio, Gucio.
Gucia się boi. Gucia jest najdrobniejszy. A to lato się okaże Tolkiem. Cała trójka jest i piórko. A muśka ucieka. Tola jak do tej pory się bała mnie, uciekała, to teraz zobaczcie, najbardziej odważna z wszystkich. O, złapała, złapała, ciągnie. O, moje, moje, ale się zaparła, ale się zaparła. O. Jaka się zrobiła teraz harda, zobaczcie, o Jezus, o. Jak gania, proszę. W ten sposób koty się oswaja szybko. Zabawą, piórkiem. O, Gucio przyszedł. Jest ich cała trójka teraz. Gucio nawet się zainteresował. Cypisek? W trójkę to raźniej. Mniej się boją. Gucio się wystraszył.
Spisek nie wykazuje zainteresowania. Mówiłem już na samym początku, że tola jest najbardziej taka skora do zabaw. Najbardziej płochliwa, ale najbardziej skora do zabaw. I ta tola to może być tolek. Ona mi wygląda na kota. Natomiast gucio może być dziewczynką. Nie dało się zanieść do kryjówki. O, cypisek masz. Masz cypisek. Łap. Zmęczyłam się, co? Gucio tutaj jest. Gucio tutaj. Zobaczcie, chodzą już obok mnie ciciulki, o. Jest 2 metry ode mnie. No, już nie uciekają tak. I cypi, i ten, i gucio. A tola to już w ogóle. Tola albo tolek. Ale mamuśka nic. Tola już jest, już jest. 2 metry ode mnie. I gucio blisko.
coraz bliżej. Są tak zaaferowane piórkiem, że nie zwracają uwagi na mnie. Co tam ktoś? Zabawa ważniejsza jest. Cała trójka. Gucie, to taka kuleczka jeszcze jest. Tola jest największa. Tola albo Tolek. A jeżeli gucie okaże się, że będzie ona, to ją nazwiemy Maja. Nie? Ten cypisek wodę pije. Cypisek nie zwraca uwagi, obojętnie. O, niesie, niesie, gdzie zaniesie? Gdzie zaniesie? No i gdzie zaniesiesz piórko? Gdzie? Dokąd zaniesiesz? No dobra. Dobrze się z wami bawi, ale to trzeba. To by trwało, do końca by nie miało.